Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy wieczorny program Telewizji Republika, program W Punkt. Pierwszym gościem dzisiejszego wieczoru i najważniejszym jest pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. Pierwszy raz w tej roli Telewizji Republika. Witam serdecznie, panie Miło ministrze. Mi. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Panie ministrze, no, wiadomo, że głównym tematem naszego spotkania są trzy literki KPO i pieniądze. Domyślałem się. Nie zaskoczyłem pana ministra. No ale właśnie, pan minister cierpliwie tam negocjuje w Brukseli. Jak przebiegają te negocjacje? Czy coś się udało jednak osiągnąć? To są bardzo trudne rozmowy, ale też spodziewałem się wtedy, kiedy pan premier mi to zadanie powierzył i o jego realizację poprosił, że te rozmowy nie będą przebiegały ani bardzo szybko, ani też nie będą łatwe. Komisja Europejska jest instytucją europejską, która od bez mała 30 lat ma taką tendencję do tego, żeby rozpychać się nieco poza ramy traktatowe, czyli przyznawać sobie pewne, czy wyinterpretowywać pewne dodatkowe kompetencje, poza tymi, które w istocie w traktatach państwa jej powierzyły, bo przypomnę, że Komisja Europejska zgodnie z traktatami ma być strażniczką traktatów, czyli stać na straży przestrzegania traktatów, ale jednak traktatów, czyli tej umowy międzynarodowej, którą państwa zawarły. No tymczasem komisja przypisuje sobie różne inne role, co do których można mieć duże wątpliwości, czy rzeczywiście państwa te role jej powierzyły. A więc ta tendencja z jednej strony zderza się z naszym bardzo jasnym i pryncypialnym, trzeba tu powiedzieć, stanowiskiem, że zamierzamy poruszać się w tej dyskusji, w tych negocjacjach, w granicach określonych właśnie polską konstytucją z jednej strony, jako ustawą zasadniczą, która jest tym podstawowym punktem odniesienia i aktem ustrojowym w Polsce, w ramach traktatów międzynarodowych, czyli umów międzynarodowych, które są także jednym ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce zgodnie z polską konstytucją, a więc w porządku ustrojowym, którego przekroczyć nie możemy i nie możemy zgodzić się na żadne sugestie, próby jakiegoś wymuszania postępowania wbrew tym ramom traktatowym, więc dużo czasu zajmuje nam właśnie to i zajęło do tej pory to ustalenie takich jasnych ram traktatowych, ale to mam takie poczucie, że... stronę wyróżnię, panie ministrze, pozwolę sobie, bo no, pan prezydent Andrzej Duda wyraźnie mówił, że no, stracił zaufanie do pani szefowej Komisji Europejskiej. Czuje się głowa naszego państwa oszukany, mówiąc w pewnym skrócie. Tak, i pewien kryzys zaufania w tych relacjach również jest wyzwaniem. I tutaj na bazie też tego właśnie obniżonego zaufania, czy w niektórych obszarach, czy właśnie no, zgodnie z tymi deklaracjami można powiedzieć, braku zaufania, stworzenie pewnej płaszczyzny porozumienia jest szczególnie trudne. Dlatego te rozmowy trwają, dlatego te rozmowy no, pewnie jeszcze nieco czasu potrwają, natomiast one są potrzebne z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że dzisiaj stoimy w obliczu naprawdę ogromnych, bezprecedensowych, można bez mała powiedzieć, wyzwań geopolitycznych i ekonomicznych. Tym wyzwaniem geopolitycznym jest oczywiście agresja rosyjska na Ukrainę i kwestia naszego bezpieczeństwa. To jest ten fundament, ale z tej agresji wynikają konsekwencje ekonomiczne. No, stoimy w przededniu zimy, jakiej nie mieliśmy w Europie od dziesięcioleci pod względem takiego bezpieczeństwa ekonomicznego. Cała Europa jest dotknięta problemem wysokich cen energii. Cała Europa zastanawia się, czy te źródła energii, te zasoby energetyczne pozwolą na takie bezproblemowe przejście tej zimy. My w związku z tym, no i Polska nie jest od tych zjawisk wolna i w takiej szczególnej sytuacji ekonomicznej można powiedzieć, że każdy grosz się liczy. A tutaj nie mamy do czynienia z groszem czy z kilkoma groszami, tylko mamy do czynienia z istotnymi środkami z Krajowego Planu Odbudowy. Jeżeli to zestawimy z koniecznością wzmacniania polskiego bezpieczeństwa, tego, że my z 57 miliardów złotych, które wydajemy w tej chwili na zbrojenia rocznie, zamierzamy w przyszłym roku wydać ponad 100 miliardów złotych, czyli niemal tą sumę podwoić. A te 57 miliardów to i tak już jest znacząco więcej niż w 2015 roku, kiedy to było nieco ponad 30 miliardów. Można powiedzieć, że będziemy w przyszłym roku wydawać prawie 4 razy tyle, co wydawaliśmy w 2015 roku. No i musimy te pieniądze wydawać, bo musimy nasze bezpieczeństwo wzmacniać, bo sytuacja jest szczególna. No to musimy mieć te pieniądze. Musimy mieć te pieniądze także na dodatkowe na zbrojenia, ale nie możemy zaniedbywać polityki społecznej, również
całego planu inwestycyjnego po to, żeby gospodarka nie uległa nadmiernemu schłodzeniu. I dlatego to zabieganie do końca, walka o te środki, które nam się słusznie należą, jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale można powiedzieć, że byłoby głęboką nieodpowiedzialnością dzisiaj powiedzieć, że ponieważ przeciwnik nie gra fair, a nie gra fair. Ja to całkiem otwarcie mówię i widzimy to, że nie postępuje to tak fair. To jak z graniem na nastrojonej gitarze. Każdy głupi to potrafi. Tak? więc nie ma co się obrażać, że przeciwnik w tej sprawie nie gra fair. Nie ma co się w tej sprawie poddawać tym bardziej. Nie można się poddawać, bo rolą odpowiedzialnego polityka jest walczyć do końca i nie oddawać sprawy walkowerem. I w tej sprawie też nie oddajemy kwestii KPO walkowerem. Przeciwnie, wiemy, że to nam się należy, idziemy po swoje i w końcu te pieniądze, jestem o tym przekonany, otrzymamy. Tylko pytanie, jak walczyć, bo jest, no przecież to jest wiadome, jest frakcja, jak to nazwać, Jastrzębi, która uważa, że powinniśmy negocjować twardo, niezależnie co to znaczy, stosować weto, jak na przykład proponuje eurodeputowany były minister Jacek Sariusz Wolski, krótko mówiąc, stawiać Komisję Europejską i kraje Unii Europejskiej no, pod ścianą. No rzeczywiście, pojawiają się takie głosy, ale chcę jasno powiedzieć, że my oczywiście nie unikamy w żaden sposób korzystania z weta wtedy, kiedy jest to możliwe, ale dzisiaj realnie na stole leży jedna taka możliwość, gdzie moglibyśmy w najbliższych tygodniach zastosować weto. Teoretycznie jest to pomoc makrofinansowa dla Ukrainy, 18 miliardów euro w przyszłym roku i niestety w tej chwili takim wetem grożą Węgry, to jest kłopot, bo to jest ważna decyzja, do której my akurat absolutnie no, nie możemy nią grać, nie możemy się nią posługiwać tutaj wetem przy tej okazji, bo pomoc Ukrainie leży w naszym głęboko rozumianym interesie. Inne sprawy są kwestiami teoretycznymi. Dzisiaj nie ma tej propozycji. Podatek od korporacji. Nie ma tej propozycji na stole. Gdyby ta propozycja była na stole, to wówczas można by było tutaj rozważać zastosowanie weta. Jest podatek od korporacji, który ma być w grudniu rozpatrywany, on nie dotyczy zasobów własnych, bo tutaj też rozróżnijmy te dwie sprawy. Ten podatek od korporacji, który nie dotyczy zasobów własnych, rzeczywiście jest propozycja, żeby był w grudniu głosowany. Natomiast tu trzeba jasno powiedzieć, że w przypadku tego podatku, jeżeli nawet ta decyzja nie zostałaby podjęta, to te wielkie korporacje w Polsce, które nie zostałyby w związku z powyższym tym podatkiem opodatkowane, no musimy po pierwsze zastanowić się, czy nie powinniśmy jednak wspierać tego, żeby duże korporacje zagraniczne były w Polsce opodatkowywane. Czy to rzeczywiście znowu jest element, z którym my powinniśmy używać weta? No to jest pierwsze pytanie, ale zakładamy, że ze względów politycznych na przykład chcemy to weto zastosować. I w związku z tym stosujemy weto. Decyzja zapada, że jest to w ramach wzmocnionej współpracy ta decyzja podjęta, bo o tym się mówi, że jeżeli tu jak część z państw zastosuje weta, to reszta państw po prostu podejmie w mniejszym gronie to zobowiązanie i wówczas zapis tego aktu prawnego jest taki, że te korporacje, które będą przewagę konkurencyjną uzyskiwać, na przykład w Polsce, która nie stosuje tego podatku, będą odprowadzały te pieniądze, wyrównując, że tak powiem, tą przewagę konkurencyjną innym państwom, czyli te pieniądze z tego podatku nie trafią do nas, tylko trafią do budżetów innych państw, Niemiec, Francji, które na przykład takie rozwiązanie przyjmą. Ja mówię o tym, żeby pokazać, jak niejednoznaczne z punktu widzenia naszego interesu jest szafowanie takie, bym powiedział, na bez głębszej refleksji, ewentualną możliwością weta. Trzeba z tym postępować bardzo ostrożnie i twardo stosować weto, ale tam, gdzie to jednoznacznie leży w naszym interesie. A w niektórych elementach moglibyśmy teoretycznie weto zastosować, ale to absolutnie nie leżałoby w naszym interesie. To wróćmy do samych negocjacji, bo pan minister był już jakiś czas temu, media donosiły o tym z taką propozycją, żeby oprzeć porozumienie z Komisją Europejską na wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, konkretnie punktu 137, o ile pamiętam, który no, mówi, w jakich sytuacjach można się z sędzią rozstać. Krótko mówiąc, w sytuacji takiej, kiedy jego wyrok jest rażącym złamaniem prawa i ja nie cytuję tego, tylko z pamięci cytuję, jak to mówią, czy z pamięci, czyli z niczego. I w sytuacji, kiedy ten sędzia odmawia orzekania. Jaka była reakcja pana rozmówców?
nie chcę wchodzić w szczegóły tych negocjacji. Jesteśmy w fazie procesu negocjacyjnego. Rzeczywiście ma pan tutaj dobre informacje. To jest też element, który jest rozważany w tym procesie negocjacyjnym. Ale ponieważ, tak jak mówię, proces negocjacyjny ma swoją dynamikę, ma też swoją wrażliwość. Mówiąc też uczciwie, wolałbym, żeby on miał większą dynamikę. Ja jasno przy mojej pierwszej wizycie w Brukseli zadeklarowałem, że jestem gotowy po prostu tam być na miejscu tyle, ile potrzeba i pracować tak długo, aż nie dojdziemy do kompromisu. Ale ta dynamika, no niestety po stronie instytucji europejskiej nie jest aż tak duża jak z naszej strony. Żałuję, bo wolałbym, żebyśmy szybciej dochodzili do różnych wniosków i konkluzji. Po stronie Komisji Europejskiej jest nieco zwłoki. No ale kolejna wizyta teraz w najbliższy czwartek. Mam nadzieję, że będziemy jednak powoli, ale iść w tej sprawie do przodu, bo też nie ukrywam... A coś się udało skwitować jakieś? Tak, kilka rzeczy udało się wyjaśnić. Do kilku kwestii, mam nadzieję, już do kilku kwestii już wracać nie będziemy w tych rozmowach, no ale niewątpliwie jest jeszcze cały szereg kwestii do wyjaśnienia przed nami. Dzisiaj trudno przesądzić po pierwsze, kiedy ewentualny finał tych rozmów. Tak jak mówię, my jesteśmy gotowi na to, żeby pracować bardzo intensywnie, no ale tutaj po stronie europejskiej, po stronie Komisji Europejskiej też musi być odpowiednia gotowość. No i jedno jest też oczywiste, że my, tak jak powiedziałem, no, granic konstytucji i traktatów nie przekroczymy. Jedna sprawa, której udało się chyba zgromadzić nawet podwójną większość tak zwaną w Unii Europejskiej, to jest sprawa tego price cap, czyli maksymalnego pułapu ceny na gaz. Kłopot w tym, że no, Niemcy wymuszają, żeby ten cap, czyli pułap górny, był w takiej wysokości, no krótko mówiąc, dwa razy wyższy niż dzisiejsza cena rynkowa. To chyba irytuje pozostałe kraje Unii Europejskiej, zwłaszcza w zestawieniu z tą decyzją o zezwoleniu na pomoc publiczną w niebywałej wysokości 225 miliardów. Rzeczywiście sukcesem Polski jest to, że w konkluzjach Rady Europejskiej polski premier zgromadził koalicję państw, które wsparły wprowadzenie i oczekiwanie ze strony Rady Europejskiej, by komisja zaproponowała projekt takiego pułapu na ceny gazu, po to, żeby na gazie nie zarabiali spekulanci, żeby też rynek nie był rozchwiany takimi nagłymi skokami cen gazu. I ta idea następnie miała być przełożona na konkretną propozycję Komisji Europejskiej. Ta propozycja Komisji Europejskiej w pewnych bólach się urodziła, natomiast jej szczegóły dzisiaj nie są satysfakcjonujące. Ten pułap zawarty w tej propozycji jest nierealistyczny i gdyby dzisiaj takie rozwiązanie przyjąć, można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że ten mechanizm nigdy nie miałby zastosowania, bo to takie trochę nierealistyczne, jakby wprowadzać jakieś maksymalne ceny, no nie wiem, dajmy na to na taksówki w Warszawie w wysokości 50 zł za kilometr. No to wiadomo wówczas, że taka cena maksymalna, nie żebym ja był zwolennikiem wprowadzenia akurat cen maksymalnych w tym obszarze, ale po prostu była nie miałaby zastosowania. No tutaj też, jak sądzę, pod wpływem Niemiec, które od początku były sceptyczne wobec w ogóle wprowadzenia takiego pułapu cenowego, bo mają duże zasoby i gospodarka jest w stanie sfinansować również wysokie ceny gazu i dla nich większym zmartwieniem jest niedobór tego gazu. Z tej pomocy publicznej. No między innymi. Tam 91 miliardów ma być przeznaczone właśnie na energetykę. Tak, tak. Więc Niemcy z powodu błędnej polityki wschodniej dzisiaj bardziej martwią się nie o ceny gazu, tylko o to, że tego gazu w ogóle im zabraknie, więc są w stanie za ten gaz dużo zapłacić. Ale dlaczego chcą zmusić innych, żeby inni również za dużo za ten gaz płacili? To nie jest postępowanie fair, to nie ma nic wspólnego z solidarnością i w związku z powyższym będziemy zabiegać, żeby ten pułap cenowy gazu był niższy. I tutaj oczywiście jeszcze pewna droga przed nami, ale jesteśmy w koalicji no, między 15 a 19 państw. Tyle jest tych państw wspierających, powiedzmy, kierunkowo te propozycje w pewnych szczegółach tam występują pewne różnice, stąd to w niektórych przypadkach jest 15, w niektórych trochę więcej państw, ale mamy silną koalicję państw i liczę, że przeforsujemy jednak rozwiązania, które będą niepozorowanym działaniem
których, no mam wrażenie, zaczynają być tak te pozorowane działania czymś w rodzaju takiego produktu flagowego Niemiec niestety w ostatnich czasach. Jak chodzi chociażby na przykład o kwestie wschodnie czy wsparcie Ukrainy. Ja muszę powiedzieć, że bywam tym momentami zażenowany. No okazuje się, że i w tym przypadku nasi zachodni sąsiedzi próbują zastosować jakiegoś rodzaju taki lewar na Komisję Europejską, w ramach którego ona wprowadzi pewne rozwiązania, ale będzie to działanie pozorowane. My mówimy nie. W tej sprawie potrzebne jest, tak jak zresztą w innych, działanie rzeczywiste i będziemy w tej sprawie skutecznie naciskać, mam nadzieję, też efektywnie aż do końca. Skoro o pozorowaniu pan minister wspomniał, to takim pozorowaniem chyba pomocy dla Ukraińców będących w Polsce jest te pieniądze, które dostaliśmy od Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zaopiekowanie się tymi ludźmi. No, 700 milionów to chyba nawet mniej było. Wedle moich informacji jest to nawet mniej pieniędzy, natomiast to jest no, kilka procent w najlepszym razie tego, co wydaliśmy w tej chwili na wsparcie dla Ukraińców i mówię o tym przy różnych okazjach. Ostatnim razem mówiłem na Radzie do Spraw Ogólnych, gdzie spotykają się ministrowie spraw europejskich państw członkowskich Unii Europejskiej, że to jest głęboko rozczarowujące z naszego punktu widzenia, że w czasie kryzysowym Unia Europejska i instytucje europejskie, mimo szumnych deklaracji o solidarności, nie potrafiły zastosować w sposób sprawny i w większej skali mechanizmu wspierającego państwo frontowe, jakim jest Polska, w zadaniu, z którego Polska wywiązała się naprawdę koncertowo. Znaczy, tutaj jest mnóstwo słów uznania na różnych forach międzynarodowych dla Polski za to, co Polska zrobiła, natomiast jest mało tego realnego wsparcia. Ale my z tego wyciągamy wnioski, ponieważ wiemy, że ta wojna, ten konflikt na razie nie ma perspektywy, żeby zmierzał ku końcowi. No, przeciwnie, możemy się spodziewać kolejnej fali uchodźców, niestety, odpukać, byle. Więc już o tym myślimy i będziemy zabiegać o to na forach europejskich w sposób bardzo zdecydowany, także oczywiście wykorzystując mechanizmy naciskowe, w tym te mocne mechanizmy naciskowe, bo tutaj pan redaktor wspomniał o wetach. Ja powiedziałem, że dzisiaj nie ma na dzień dzisiejszy takich rzeczy na stole, które można by wetować, ale no na przykład wspominana kwestia podatku ETS, tego, o którym mówi pan poseł Jacek Sariusz-Wolski, ona może się pojawić w jakiejś nieodległej przyszłości. Ja mogę z tego miejsca powiedzieć, że jeżeli ona się pojawi, to my oczywiście, że będziemy temu przeciwni. Uważamy tą propozycję za szkodliwą i nie widzimy powodu, w którym z jednej strony instytucje europejskie nie wywiązują się ze swoich deklaracji solidarności wobec Polski, a z drugiej strony Polska miałaby popierać propozycje, które z naszego punktu widzenia są kontrowersyjne. ETS jest tu takim rzeczywiście dobrym przykładem i jedną z tych rzeczy, która jeżeli się pojawi, to będzie przez nas kwestionowana w formie weta. Natomiast no, musi się najpierw pojawić na stole, żeby można było ją zawetować. Bliski współpracownik kanclerza Olafa Scholza, pan o nazwisko Kukiz, ale nie należy mylić z Pawłem Kukizem, powiedział coś takiego, że chce postawić na między innymi Polskę w obliczu iście diabelskiej alternatywy, bo powiedział, że zgodzą się Niemcy na przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej, ale w zamian za to, za tę niemiecką wersję federalizacji czy reformy Unii Europejskiej, no zmierzającej do federalizacji. Nie ma tutaj miejsca na stawianie tego rodzaju postulatów, które mają charakter szantażu. Ukraina uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej i musi być traktowana sprawiedliwie, tak jak każdy inny członek kandydat do Unii Europejskiej. My wiemy oczywiście, że bywa z tym różnie, że są takie państwa, które w poczekalni czekają kilkadziesiąt lat, że są takie państwa, którym nadano status kandydata, a następnie można powiedzieć, że nie otwierano negocjacji, bądź te negocjacje po otwarciu zostały zamrożone. Ale to są zjawiska, które my oceniamy jednoznacznie negatywnie i będziemy domagać się, żeby w sprawie Ukrainy Ukraina po nadaniu statusu kandydata następnie mogła sprawnie przeprowadzać proces dostosowania się do wymogów unijnych, przeprowadzenia negocjacji i wejścia do Unii Europejskiej. Postulat taki, że na szali z jednej strony stawiamy warunek reformy Unii Europejskiej, a na drugiej ewentualne przyjęcie Ukrainy do wspólnoty, jest postulatem pozatraktatowym. Nigdzie nie ma w wymogach negocjacyjnych dla Ukrainy ani na forum Unii Europejskiej, że można tą zależność stawiać. Jest to postulat natury politycznej. My na polityzowanie tego procesu, który powinien być procesem, który jest procesem sprawiedliwym, transparentnym, równym dla wszystkich, nie będziemy się godzić. A jak pan minister odpowie na pytanie o przyszły kształt Europy?
No, była ciekawa konferencja, teraz w weekend odbywała się też, gdzie była o tym mowa, zderzenie kulturowe w Unii Europejskiej. Ja niestety tylko zdalnie obserwowałem tą konferencję, też proszono mnie tam o wystąpienie. I w tym swoim krótkim wystąpieniu, nagraniu, które przesłałem uczestnikom konferencji, mówiłem o tym, że jako osoba, która głosowała za członkostwem Polski w Unii Europejskiej i osoba, która uważa, że ta organizacja międzynarodowa i obecność w niej Polski ma wiele atutów, a sama organizacja może mieć swoją przyszłość, ale jednocześnie dostrzegając tak wiele niekorzystnych tendencji, z którymi mierzy się dzisiaj Unia Europejska, albo którym czasami niestety ulega Unia Europejska, uważam, że o Unię Europejską warto i trzeba się bić, o jej przyszłość, o to, żeby nie była ona poddana ideologiom, które zaprowadzą ją na mieliznę, tylko żeby opierała się i odwoływała do swoich korzeni. Korzeni, na których została w latach 50. stworzona krótko po wojnie. Po to, żeby tą esencją tej współpracy było poszanowanie suwerennych kompetencji państw. Po to, żeby esencją tej współpracy była współpraca gospodarcza, z której korzyści wszyscy nawzajem wyciągają, a nie wyciągają jedni kosztem drugich, wykorzystując swoje rozmaite przewagi. Jeżeli o tą Unię Europejską, która odejdzie od tej chęci narzucania różnych rozwiązań przez silnych tym, którzy jeszcze tego poziomu gospodarczego nie osiągnęli. Jeżeli odejdziemy od Unii Europejskiej, w której mamy do czynienia z hegemonią kilku państw kosztem państw pozostałych, hegemonią instytucji, czy próbą hegemonii instytucji europejskiej kosztem decyzji państw narodowych. Jeżeli przełamiemy tą tendencję, a trzeba walczyć o to, żeby tą tendencję przełamywać, to widzę Unię Europejską i jej przyszłość jako przyszłość świetlaną, ale tu jeszcze długa droga przed nami. Także walka o rozszerzenie Unii Europejskiej po to, żeby jej wpływy i ten obszar bezpieczeństwa w regionie promieniował. Tu jeszcze długa droga przed nami, ale tak jak powiedziałem, no, trochę nawiązując do też dzisiaj popularnej terminologii piłkarskiej, bo mamy mundial, nie wolno z tego boiska schodzić i oddawać gry walkowerem. Trzeba na nie wyjść, nawet jeśli po drugiej stronie często jest rywal, który fauluje, który nie gra fair, nawet jeśli czasami i sędziowie nie do końca rozstrzygają w tym pojedynku tak, jakbyśmy chcieli, czyli sprawiedliwie, to trzeba wyjść i walczyć o swoje i walczyć o zwycięstwo. To marzenie, warto zauważyć, że coraz częściej odzywa się u wielu Europejczyków, a kto jutro wygra mecz? No, będę śledził mecz, ale oczywiście, że liczę, że Polska wygra, chociaż z Argentyną to jest arcytrudne wyzwanie, ale jak się okazuje, Arabia Saudyjska mogła, to czemu Polska nie może? O, to jest słuszna uwaga. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu Telewizji Republika. Pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. Kłaniam się, panie Dziękuję ministrze. Bardzo. Państwa zapraszam na krótką przerwę, po której moim państwa gościem będzie pan ambasador Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie.